Siemanko, witajcie na kanale Git, z Wami dzisiaj Doman. A co, dzień dobry. Zapraszamy na krótkie porównanie dwóch niezwykle interesujących głośników, z tym, że będzie to porównanie typu bus test. Z jednej strony Teufel Rockster XS. Z drugiej strony JBL Charge 4. Tak się składa, że w momencie testu obydwa głośniki są w niemal idealnej półce cenowej, bo kosztują około 750-780 zł. Z tym, że Rockster XS to 16 W maksymalnie, a JBL Charge 4 30, więc różnica jest praktycznie dwukrotna, ale podczas naszych testów przekonaliśmy się, że nie zawsze waty robią różnicę, mówiąc wprost. Nasza procedura testowa taka sama jak w przypadku porównania do Kina Define do Charge'a 4, a zatem sprawdzimy na początek w czymś hardkorowym. Sprawdzimy w piosence Extreme Bass Test od 1.20. Extreme Bass Test oczywiście na YouTubie. Komisyjnie, panie Adsonie, uruchommy rzecz jasna najwyższą jakość, żeby nie było potem jakichś nieścisłości, że dziwnie coś brzmi. I zaczniemy oczywiście ten Extreme Bass Test od Teufela Rockster XS. Uruchamiamy w obydwu głośnikach praktycznie maksymalną głośność. Teraz JBL. Charge 4. Minuta 20. Na razie jeszcze bez oceny, za chwilkę wyrazimy naszą opinię. Teraz kolejny etap naszej procedury testowej, Spotify, też w najwyższej jakości, Bella Ciao Remix Claudinho Brazil od 0.50, na początek Teufel Rockster XS. Na JBL-a. To może Was troszkę zszokować, ale to już drugi pojedynek Charge'a 4 z interesującymi głośnikami z Niemiec, w którym, no ja muszę przynajmniej powiedzieć, że znowu bardziej podoba mi się Niemiec. W mi tym też. Przypadku bardziej podoba mi się Teufel Rockster XS, który schodzi niżej, który po prostu brzmi to wszystko głębiej. Tak, te niskie tony są takie bardzo głębokie. Przyjemne dla ucha, no w JBL-u może też są przyjemne, jednak już nie aż tak bardzo, jeśli zestawimy te dwa głośniki obok siebie. Tak. Bo oczywiście, jeśli słuchalibyśmy Charge'a 4, no to faktycznie on bardzo fajnie gra, fajnie schodzi, no jednak troszeczkę widać, że odstaje od tej fala. I to jest to, jak słuchamy samego Charge'a, to jest fajnie, jak zostawimy go z godnym konkurentem, no to już robi się troszkę inaczej. Musicie też wiedzieć, że w przypadku Teufela, gdy damy na maksa, tak absolutnie na maksa, to coś nam troszkę cyka. Gdy uruchamiamy ten Extreme Bass Test, tak jakby, nie wiem, membrana uderzała, może w maskownicę. Może coś w masku. No generalnie widać, że jest tam grubo pod maską i coś tam się ostro trzęsie, ale jak troszkę tylko zjedziemy, to już nie ma takiego problemu. I, co jest też bardzo ważne podkreślenia, Teufel Rockster XS na tym maksymalnym basie, maksymalnej głośności nadal jest głęboko. Nie traci na swojej jakości i nie trzeszczy. JBL Charge 4 oczywiście też nie trzeszczy na maksymalnej głośności, ale bas jest troszkę bardziej pudełkowy niż w Rocksterze
XS. Dokładnie. No, na papierze mamy 16 versus 30 W. I tego nie słyszymy. I tego nie słyszymy, bo naprawdę maksymalny poziom głośności jest bardzo zbliżony. Ale o tym, jaka maksymalna głośność jest w Charge'u 4 i w Teufelu Rockster XS, dowiecie się z naszych testów dokładnych wkrótce. Materiały z tymi głośnikami. Tam już profesjonalnym przyrządem zmierzymy, ileż to maksymalne głośności osiągają. Do zobaczenia. Cześć.